Kochani, ta zasada dotyczy bardzo wielu tematów. Ta zasada brzmi: wystarczy 2 tygodnie. 2 tygodnie wystarczy, żeby osiągnąć cel. I ta zasada dotyczy praktycznie wszystkiego w życiu. Wystarczy 2 tygodnie przed maturą powtórzyć, żeby zdać maturę. Wystarczy 2 tygodnie przed ślubem przyszykować suknię, bufet, żeby był udany ślub i udane wesele. Wystarczy 2 tygodnie przed porodem przygotować wyprawkę i człowiek jest zadowolony. Kochani, tak naprawdę to w ciągu 2 tygodni w swoim życiu człowiek osiąga właściwie wszystko, na co inni potrzebują dużo czasu. Kochani, tylko nie bierzemy pod uwagę, że te 2 tygodnie to nie leży na początku rolki. Te 2 tygodnie to leży na końcu tej rolki. Żeby zdać tę maturę, to trzeba przez 5 lat się uczyć. Żeby urodzić to dziecko, to trzeba przez 9 miesięcy chodzić w ciąży. Kochani, żeby osiągnąć cel, to trzeba przygotować się do tych 2 tygodni. I dlatego słowo teraz do moich ukochanych i drogich pochwiczanych, szczególnie do was. Żeby wyjść z pochwicy, to wystarczą 2 tygodnie, pod warunkiem, że już zmieniłaś całe swoje przekonania, które przez tyle lat zmieniałaś na temat seksu. Jak już zmieniłaś swoje przekonania na ten temat, jaki jest seks, jak on powinien wyglądać i jak ty chcesz go przeżywać, jak już zmienisz te wszystkie przekonania, co jest dobre, co jest złe, to tu na końcu, o, tu jest sukces. I życzę ci tego sukcesu. Życzę ci, żebyś go osiągnęła 2 tygodnie, tylko wpierw warto, żebyś zmieniła swoje przekonania i zaczęła najlepiej od początku, bo prawdopodobnie tam na początku tej rolki może się okazać, że to był papier toaletowy, a nie ręcznik.